Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17. Dobra, moi drodzy, piękny mamy dzień, 5:47, czas najwyższy zająć się oporządzaniem naszego dobytku, czyli zwierzątek. I taka mała ciekawostka, dlaczego nie było odcinka tydzień temu, a mianowicie, moi drodzy, coś się stało z moim programem do nagrywania, zepsuło się coś, bo nagrałem dla was odcinek, ale niestety się on nie ukazał ze względu na to, że program stwierdził, że nie chce ze mną współpracować. Pierwsze, co się nagrało, to się coś tam nagrało bez głosu, w ogóle głosu, dźwięku nie było, ani z gry, ani nic, że tak powiem. Później w drugim pliku coś tam się jeszcze porąbało całkowicie, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, o co tam wszystko chodziło. W każdym bądź razie nagrałem dla was odcinki, ale niestety się nie ukazały. Znaczy, jeden się nie ukazał, a drugi się też nie ukaże, bo nie ma, no. Drugi też się nie ukaże, bo tak jak mówię, że coś się zepsuło, więc zaczynam, że tak powiem, na nowo nagrywać to samo. Znaczy to samo, nie to samo, bo już to co nagrałem, to już nie wrócę, bo nie mam poprzedniego zapisu gry i poza tym nie będę nagrywał, że tak powiem, jeszcze raz nie będę robił tego samego, żeby wam pokazać, co zrobiłem, ale wam opowiem, co zrobiłem. Zrobiłem przede wszystkim, zakupiłem sobie owieczek, sztuków, gdzie to były, tu, owieczek sztuków 90, proszę bardzo, tak, zrobiłem sobie, co jeszcze zrobiłem, żniwa zrobiłem żniwa na polu 58, 59 i tu na tych wszystkich i od razu posiałem, czyli już tutaj, zobaczcie, jest gotowe, rośnie i kukurydza jest też posiana, już jest praktycznie gotowa do zbioru. Mimo to, że jest na zielono, ale już jest gotowa do zbioru, bo chcę ją przerobić, że tak powiem, na sieczkę, nie? A na sieczkę najlepiej się przerabia właśnie zielono, ze względu na to, że jest najbardziej wydajna. Więc tak będziemy, moi drodzy, robić. Ale tak jak mówię, w pierwszej kolejności chcę tutaj się, że tak powiem, zająć moim dobytkiem, czyli posprzątać u tych wszystkich zwierzaków, podokarmiać je, podopajać je, żeby już mieć na najbliższe kilka dni spokój. Znaczy na kilka dni, no teoretycznie, bo wiadomo, że w grze możemy je nakarmić i napoić na 6 dni, nie? Ale i tak trzeba sprawdzać jeszcze co jakiś czas tą czystość, bo spada ich wydajność. Uj! Gdzieś ty polazła, haliera. Patrz, przelazła przez tego, nie? Trzeba sprawdzać czystość, bo wtedy nasze zwierzaki są mniej wydajne, a jak są mniej wydajne, to się chcą wolniej rozmnażać. Dlatego byśmy nie chcieli, bo chcemy, żeby się szybciej rozmrażały, a nie wolniej. Więc zapewne co jakiś czas będę tu zaglądał. Z wami czy bez was, jeszcze tego nie wiem. Kurde, no co z tymi krowami, halo? Dziwna sytuacja jest z tym obornikiem trochę tutaj, że on nie jest po całości, tylko się tak tutaj odkłada, że tak powiem, na kupę, nie? Tak jakby te krowy robiły, kurde, tak jak kot, nie? Mają kuwetę. Tak samo te krowy mają kuwetę w tym miejscu i mogą walić klocki tylko i wyłącznie w tym miejscu, nie? Trochę dziwnie, no ale dobra. Co mi skacze tam? Coś
Coś jest nie halo jeszcze z tą aktualizacją tej mapy, bo coś mi przeskakuje. Zresztą to widzieliście chyba i w poprzednim, że gdzieś tam kawałki drogi mrygały i tak dalej. No ale nic, no trudno. Na razie jeszcze będę grał. Co prawda w sumie niedługo już. W sumie niedługo, ale zobaczymy. Dlaczego niedługo, moi drodzy? Jeżeli w maju, no niekoniecznie w maju, później też. Mogą się odcinki nie ukazywać. Z dwóch powodów, ze względu, że nie mam, znaczy z dwóch powodów, właściwie to z jednego powodu, bo nie mam czasu, nie? Nie mam czasu, będę miał gości przez najbliższe 2 tygodnie. Będę miał gości, bo moja córka ma komunię, więc niestety przygotowania do komunii zajmują bardzo dużo czasu i tak dalej, trzeba wszystko ogarnąć. Więc być może się tak zdarzyć, że po prostu jakoś tak odcinka nie będzie. Zobaczymy wszystko, okaże się w praniu. Jeżeli będę miał czas, to oczywiście będę nagrywał. Będę na razie nagrywał do momentu, aż wyjdzie, co wyjdzie, 19. Czy będę w 19 grał, nie wiem. To już ten temat był też powtarzany wiele razy, że najpierw chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądała ta 19, dopiero co zebrałem, a to znowu się pokazuje. Kurde, te krowy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała 19, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie chcę tym razem kupywać kota w worku, czyli nie będę kupywał na pewno w żadnym preorderze, ani nic w tym stylu. Kupię dopiero w momencie, kiedy się ukaże. No chyba, że dostanę ją wcześniej w prezencie. Czekajcie, łyk kawy. Słoma, trawa. Dobra, jedziemy, dokarmimy wszystko, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Też zbliżają się wakacje. Dość szybko, koniec roku szkolnego moich dzieci. Wakacje i tak dalej, więc będę wyjeżdżał prawdopodobnie prawdopodobnie na wakacje, że tak powiem. Odcinków nie będzie w ogóle. Odcinków w ogóle nie będzie na wakacje, ale to tak jak mówię, wszystko się jeszcze zobaczy. Na dzień dzisiejszy planuję zrobić sobie przerwę wakacyjną. Oczywiście część odcinków będzie, znaczy część odcinków na moim kanale, nie? Ale nie z farminga, tylko na przykład z czego? Na przykład ze Spintairesa, bo już mamy nagrane do przodu dużo. Mamy nagrane, więc część odcinków na pewno jakiś tam się okaże, jakiejś serii. Ale tak jak mówię, tych, które tak w miarę... Co tu, lampa mi przeszkadza, ja pierdziele. Czemu mi to nie znika? Ile tu jest? To słoma 4371. Ale te takie, które w miarę systematycznie, znaczy systematycznie, no systematycznie i na bieżąco nagrywam, no to takich nie będzie. Znikło coś? Coś znikło. Wszystko znikło? Jeszcze. Więc tak jak mówię, farminga nie będzie na pewno przez okres wakacyjny. Zawieszam. Dopiero po wakacjach coś tam ruszę. No chyba, że znajdę czas, tak jak mówię, chyba, że znajdę czas, to wtedy zobaczymy, to wtedy coś tam będę nagrywał. Ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy już Was uprzedzam wcześniej, że odcinki teraz mogą się pojawić rzadziej. Albo się wcale mogą nie pojawić, dlatego że nie mam czasu. A będą się po prostu pojawiać te, które już są jakieś tam nagrane wcześniej. Czyli tak jak mówię, z innych serii, jak Spintairis Mudrunner,
Co tam jeszcze będzie? Car Mechanic Simulator, bo już też jest kilka odcinków do przodu nagranych. Więc, że tak powiem, mam takie zaplecze, taki zapas i to, co mam w zapasie, no to się będzie ukazywać. A na bieżąco, no tak jak mówię, na bieżąco niestety, ale nie bardzo mam czas ogarniać. Dobra, słoma, wszystko, jeszcze trawa, kiszonka i siano. Ok, więc na bieżąco nie bardzo mam czas ogarniać te, które są. Więc może się właśnie, tak jak mówię, może się tak zdarzyć, że po prostu czegoś nie będzie. Ale oczywiście serdecznie zapraszam do kolejnych serii innych. Tak jak mówię, Car Mechanic, jak na przykład co tam jest, tak jak na przykład, co ja nagrywam w ogóle? Dobre pytanie, nie? Patrzcie, nagrywa i nie wie co. Nie, oczywiście, że wiem. Mudranera. Mudranera. Niebawem się pojawi Far Cry 3. Właśnie, o, przez wakacje będzie leciał Far Cry 3 bodajże. Bo jestem, że tak powiem, prawie chyba cały mam nagrany. No prawie cały. Po serii GTA na pewno się ukaże Far Cry 3, więc będziecie mogli sobie obejrzeć Far Cry'a. Co tam z The Long Dark. Oczywiście fabuła już się skończyła, kto jeszcze nie wie, to nie wie, kto wie, to wie. The Long Dark fabuła się już skończyła, ale zaczynam tryb sandboxa, czyli zaczynam grę w otwartym świecie. I tam też będzie część będzie już nagrana do przodu. No bo niektórzy nagrywają na bieżąco, tak, z odcinka na odcinek. No ja niestety nie mam czasu na to, żeby siedzieć i nagrywać, że tak powiem, na bieżąco. Bo tych serii się trochę utworzyło. Ja wolę nagrać kilka odcinków na raz. Ze względu na to, że po prostu to jest. U mnie to jest bardzo proste, nie? Moja zasada działa taka, że po prostu jeżeli znajduję czas, no to znajduję czas jakieś tam 3-4 godzinki. I wolę jechać po całości, nie? Czyli przez ten wolny czas, który mam, który mogę sobie poświęcić, powiedzmy, na rozrywkę, to już jak siadam do gry, no to już siedzę i gram, nie? A wiecie, że w tych grach czas tak szybko leci, że głowa mała, nie? Niby się tak wydaje, że o, przysiadłem na chwilę, tratatata i już nagle, kurde, co, minęło 2, 3, 4, 5 godzin i tyle, nie? Więc tak jak mówię, ja to wolę, poczekajcie, bo wieżeje muszą się z tyłu zamknąć, bo nie wyjadę. Więc ja już jak siadam do grania w cokolwiek, no to już siadam i jadę kilka godzin z rzędu. Nie przechodzę, nie gram godzinę tu, godzinę tu, godzinę tu, godzinę tu i tak się bawię w kilka gier naraz, tylko po prostu siadam do jednej gry, żeby nie wytracić wątku grania. Siadam i nagrywam sobie, nie? Dlatego mówię, co po niektóre odcinki są nagrywane dużo wcześniej. No akurat Farming jest tak w miarę na bieżąco nagrywany. Czasami z wyprzedzeniem, powiedzmy, tygodniowym bądź dwutygodniowym, ale jakoś tam nie za wielkie to jest wyprzedzenie. Ale inne serie, na przykład tak jak Spin Tires Mad Runner, no to już niestety, ale już jest. Znaczy niestety, no dla mnie stety, no. Bo też jak siadamy z chłopakami, no to siadamy i jedziemy na grubo całą noc, tak? Zazwyczaj jest to piątek. Jak siadamy o godzinie 21, to kończymy dopiero 4-5 rano. No. Więc wtedy też kilka odcinków się nagrywa pod rząd, a nie tam, że godzinkę na przykład sobie pojeździć, no bo w Mudranerze nie da się pojeździć godzinki. Tym bardziej, że teraz gramy na takich mapach, że głowa mała i w trybie symulacyjnym. Kto tam jeszcze nie widział, to oczywiście zapraszam do oglądania.
do tych moich playlist, może sobie tam znajdzie coś jeszcze innego, ciekawego, co go zainteresuje, nie tylko farming. To tak wedle informacji, nie? Właśnie na styk, haliera. Na styk, dobra, kurde, te krowy tylko żrą i żrą i żrą i żrą i żrą. Ale zaraz będzie pełna. To nie wiem czemu tu mi się akurat jedno i drugie zapełnia, no ale dobra, niech się zapełnia. Co, wszystko? Więcej nie wlizie. Jak więcej nie wlizie, to trudno. Jedziemy, odsypiemy. No tu sobie wysypiemy resztki. Bo ja sobie wysypuję tutaj wszystkie resztki, które mi tam zostają. Wszystkie resztki sobie tutaj wysypuję, żeby później... Żeby później mieć, powiedzmy, te zapasy takie. Bo ta maszyna jest o tyle fajna, no zamykaj się, haliera. Taśma nie w tą stronę, w drugą stronę ma iść, w to. Ta maszyna jest o tyle fajna, że jest taki mieszalnik stacjonarny, nie muszę stać się bawić jakieś tam pojedyncze i tak dalej, tylko po prostu ona stoi i wali do oporu. Więc trzeba skorzystać z niej, wykorzystać ją maksymalnie. Ona ma bardzo dużą pojemność. Tu mam bardzo ładny komputer, mamy w tej chwili 55 tysięcy kiszonki, 40 tysięcy słomy, 55 tysięcy trawy i TMR-u może... A nie, to są pojemności, jakie mogą ten... jakie mogę tu wpakować do zbiornika, nie? A w tej chwili jest procentowo 97, 91, 92%, nie? A tutaj mamy, ile jest w tej chwili włożone trawy. Trawy mamy 50 990, słomy mamy 36 749 i silaż, czyli kiszonki, mamy 53 750, a gotowej paszy mieszanej mamy 0. No trudno. Ale to się nam za jakiś czas wytworzy na nowo. Niech sobie się tam tworzy na spokojnie, ja tam nie będę w to ingerował na razie. Ja se po prostu tu będę wysypywał na kubkie, żeby mieć na zapas. O, elegancko, dobra. Czyli tak, tą maszynę już możemy odłożyć. Ta maszyna już nam na tą chwilę nie będzie potrzebna. Jedziemy dalej oporządzać nasze zwierzaki. Jak tam dalej stoimy z krowami? Tylko trawy im brakuje. 41 tysięcy, ale trawa jest im mało potrzebna. A jak z wodą, woda prawie pełno, to też sobie na razie odpuścimy. U owiec tylko co trzeba posprzątać? No to idziemy posprzątać do owiec, no trudno. O właśnie, u owiec posprzątam trawę i wyrzucę se do... Chociaż może i tu wejdzie. Owieczek mam 90 sztuk na razie. W poprzednim odcinku mówiłem, że... W poprzednim odcinku, no ten, który się nie ukazał. Mówiłem o moich planach związanych ze zwierzętami. Chciałbym tutaj dorobić się 1000 sztuk, tak jak było na, jak zaczynałem na tej mapie Goldcrest Valley, tak?
No tej pierwszej podstawowej mapie, tak jak zaczynałem i chciałem, co nie można wysypać? To nie. A można tu w ogóle tą firankę podnieść? Nie można. Trudno. Tak jak zaczynałem na tej podstawowej mapie i tam też chciałem dojść do poziomu 1000 sztuk. I ktoś, kto to był? CJ chyba. Z CJ-em była bardzo ostra dyskusja jeszcze. A to, żem teraz se narobił, ja. Była ostra dyskusja na temat świń, że one się później będą mnożyć jak chore króliki i w ogóle. I że to będzie ciężko do osiągnięcia. Zobaczymy. Nie mówię, że będzie łatwo, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, maszynę możemy w sumie już tutaj odłożyć. Tylko mnie jedna rzecz martwi, że ja zaraz tutaj tą łopatę se zakopię i może być problem. Więc tą łopatę odstawimy ciut dalej. Na przykład tu. Hop. O. Dobra, pyk. Teraz zobaczmy, co tam u świń. Brakuje kukurydzy. Brakuje pszenicy. I czystości jest zero. Nie wierzę. Dobra, to jak brakuje pszenicy i kukurydzy, to sobie pójdziemy. Weźmiemy jakąś przyczepkę. Zatankujemy trochę tej kukurydzy i trochę tej pszenicy. Łyk gorącej kawy przyda się każdemu z samego rana. Weźmiemy trochę pszenicy, trochę kukurydzy, dosypiemy im do pełnego. A woda, jak tam woda u nich? Jest o świnki. Woda jest prawie. Wodę ostatnio dolewałem. A, i możecie zauważyć w tym, że idzie deszcz, nie? Idzie deszcz, moi drodzy, a jak idzie deszcz, to i dobrze, i źle. Źle, bo nie będę mógł pracować w polu. A dobrze, wiecie dlaczego dobrze? Dlatego, że przetestujemy w końcu tą modyfikację na wodę. Właśnie, czekajcie, podejdźmy do niej, żeby zobaczyć na komputerze. Komputer nie działa. Ale mamy tutaj 238 345 litrów. Czekamy z niecierpliwieniem na deszcz. Jak to Buddy powiedział, że ten deszcz, kurde, jest graniczy z cudem praktycznie tutaj w grze. No akurat u mnie się zdarzyło ten cud, znaczy zdarzy się, mam nadzieję, że się zdarzy. Zdarzy ten cud i w końcu spadnie deszcz, a jak spadnie deszcz, to zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie sprawować ta modyfikacja na tą wodę. Czy faktycznie ona będzie zbierać wodę, o. Czy faktycznie deszczówkę będzie zbierać, nie? Dobra, trochę kukurydzy. Pyk. Erkę pszenicy. Czego mamy więcej, nie? Czego więcej trzeba? Kukurydzy trzeba więcej. To dajmy tej kukurydzy, chociaż kukurydzy już tam niedużo mi zostało. Ile tam, z 10 tysięcy im starczy? Dobra, na pewno starczy, bo przecież ja tam mam ile z tych sztuk? Mam dopiero 25 sztuk. 5 sztuk już mi się umnożyło, nie? Więc już jest dobrze. 5 sztuk już mam więcej, że tak powiem, w gratisie. Zaczynałem od 20, zobaczymy w jakim tempie one się będą rozmnażać. Na pewno w bardzo szybkim, jak dojdzie do pewnego poziomu. Teraz co, ile tam było? Co 3 godziny się mnożą, nie? No ale tak jak mówię, wszystko w swoim czasie, będę dążył do tego, żeby osiągnąć ten poziom 1000 sztuk.
mojego dobytku, 1000 owiec, 1000 krów i 1000 świń, nie? A wszystko, co będzie ponad normę, pójdzie do rzeźnika. Ale czy mi się to uda zrobić? Nie wiem. W planach jeszcze mam zrobienie dwóch rzeczy. Jedną rzecz jest taka, że chciałbym sobie posadzić wierzbę tą, jak ona się nazywała, zaraz zobaczymy. Czekajcie, tylko setu wjadę. I ona się nazywała, w paletach było, nie? Topola energetyczna, nie wierzba, tylko topola energetyczna, właśnie. Topola energetyczna, no i trzcinę cukrową, tak? Topola energetyczna jest to nowość w 17, której ja jeszcze, że tak powiem, ani razu nie sprawdziłem, nie? Kurde, może najpierw bym to posprzątał, ten bałagan. Tylko tu mi ta paleta przeszkadza najgorzej. Dobra, najpierw to możemy sobie tobie posprzątamy, żeby nie było. Tutaj całe szczęście mamy drugiego maniciaka. A tam palety z burokami. Burakami, ale tam jeszcze mam co? Ja jeszcze mam ziemniaki, mam, nie? Luzem jeszcze trochę mam tych ziemniaków, właśnie. Świnie słomę mają, czy nie mają? Chyba mają. A tu się obornik robi, patrz, ta, to takie. Tego nie widziałem, że to jest miejsce na obornik. Ale dobrze. Niech będzie. Niech będzie, moi drodzy. Przejedźmy się naokoło, od razu zobaczymy, jak ta maszyna stoi. Czego nam tu w maszynie brakuje? Brakuje nam pszenicy nam brakuje, albo jęczmienia. I tu trochę tych buraków bądź ziemniaków, ale niedużo. Dobra, tu sobie odstawimy na razie tego maniciaka. Tu możecie zobaczyć. No zresztą to chyba wam pokazywałem, nie? To ostatnie nasze buraczane te, ale chcę się tego pozbyć. Co tu tutaj tak robi? A dalej jazda z tym. Chcę się tych buraków pozbyć, bo one mnie tutaj drażnią. No ale trudno. Na razie jest to mało możliwe, żebym się ich pozbył, ale jak trochę mi sztuk przybędzie, to pójdzie jak nie wiem. Pyk. Wysypmy, ile tu tego pójdzie. Uuu, tylko parę tysięcy, 3000. Tu jeszcze nam zostanie pszenica, jęczmień. Dobrze, jak mało to mało, a słoma? Słoma tu jest cała. Dobrze. A obornika ile mamy? Płynnego? 2000? Uuu, biednie. Biednie, ale to nic, to wszystko urośnie, wszystko w swoim czasie, więc spokojnie. To ja się o to akurat nie martwię. Ja tak się zastanawiam, bym wysypał jeszcze tej kukurydzy, ale może nie będę wysypywał na razie. O, tutaj mam ziemniaki i buraczki. Jeszcze luzem.
Więc tego się też pozbędę lada dzień, w poniedzieli. Lada dzień poniedziałek. Dobra, jeszcze zajedźmy pszenicy i jęczmienia. Albo pszenicy, albo jęczmienia. Zobaczymy, czego będziemy mieli więcej, to tego nasypiemy. Znaczy ja wiem, czego będziemy mieli pszenicę, bo akurat świeża pszenica została skoszona. Więc tego na 100% będziemy mieli więcej. Zostawiłem sobie tam 422 tysiące mam w tej chwili. Zostawiłem sobie, też mówiłem w poprzednim, który się nie ukazał odcinku, o moich planach, dlaczego muszę mieć pieniądze. Ano dlatego, że tak jak mówiłem, że będziemy ścinać kukurydzę na sieczkę, więc potrzebuję kombajnu. Do kombajnu potrzebuję headera. No i też w planach, tak jak mówię, mam tu topolę energetyczną. A z tego co wiem, to tylko niestety, ale tylko New Holland ma tą możliwość przerabiania tej topoli energetycznej na wióry. Więc chyba padnie wybór na New Hollanda, chociaż chciałem sobie kupić kronę. No ale chyba niestety, idąc w przyszłość, trzeba będzie zainwestować trochę więcej kasy w New Hollanda, bo kroni kosztuje 275, a New Holland 374, o stówę więcej, nie? Tylko tyle, że ma lepszy akurat header do kukurydzy i do niego nawet pasuje ten, nie? No i później do tej topoli będę musiał kupić jeszcze, niestety, ale kolejne urządzenie, kolejny header do tej topoli. No ale to tak jak mówię, zobaczymy, nie? Na dzień dzisiejszy to są tylko oczywiście plany, a jak wyjdzie, to życie pokaże. Dobra, wali mi jęczmień, bo jęczmień był chyba przeznaczony do świń. One tam dużo nie wezmą, tam zdycha wejdzie, dobra, starczy. Czyli tak, wrzucimy trochę do świń, resztę do maszyny, żeby nam stworzyła paszę mieszaną do świnioków. I będzie gitara malinka, nie? No i jeszcze, tak jak mówię, jeszcze ten dodatek Platinum, skoro posiadam, to trzeba byłoby go wykorzystać. Na tej mapie jest możliwość wykorzystania trzciny cukrowej, więc trzeba będzie też zakupić jakieś kolejne maszyny, jakieś siewniki, sadzarki, czy coś w tym stylu do tej trzciny cukrowej i przynajmniej raz spróbować ją ściąć, nie? Czy ona będzie wydajna, czy będzie opłacalna? Grom go wie, zobaczymy, się okaże w praniu oczywiście. Tylko tak za bardzo chyba nie wiem, czy bym chciał kupywać kombajn do ścinania tego. Więc prawdopodobnie pójdzie na wypożyczenie. Ale to też niestety, ale to się okaże wszystko. Zobaczymy, czy mi przede wszystkim czas na to pozwoli, nie? Czy znajdę tyle czasu, żeby to wszystko ogarniać, no bo co jak co, ale jednak farming jest to no grą bardzo czasochłonną, nie? Nie wiem jak tam u was, ale u mnie ona na przykład w tym momencie bardzo dużo czasu zajmuje, no bo trzeba wszystkiego dopilnować. Te pola nie są już takie małe, jak były na samym początku, że można było sobie wziąć. A świnia na mnie warczy. Ty, ja ci przywarczę zaraz. Ale co to? Ile to weszło? Ale bidnie. Więc ten, tak jak mówię, że te pola nie są już małe, trzeba już dość dużo przy nich pracować. Jeszcze maszyny moje wszystkie są średnie, nie są jakieś tam duże, ale jakieś specjalnie dużych chyba też nie zamierzam kupywać, tak jak mówiłem wcześniej, że nie chcę gigantów tutaj, bo no nie potrzebuję, wolę lepszą zabawę mniejszymi. Więc sobie się pobawię trochę mniejszymi maszynami, średnimi nawet bym powiedział. Czemu komputer nie... A, nie działa komputer, bo jest pełny, patrzcie. Ale dobra, tu jest pełno i tam jest prawie pełno, tak?
No dobra, nieważne. No dobra, to mamy co? Mamy tak, zwierzaki mamy ogarnięte. Wełny mamy 51%. Opa, jedna owca mi się przyrobiła, ja! Następna owca za prawie 10 godzin, świnia za 3,5, krowa za godzinę. Szybkość mnożenia się, krowy 7, prawie 8 godzin, świnie 6 godzin, a owcy 10 godzin. No nie jest źle. Nie jest źle, moi drodzy, nie jest źle. Teraz pytanie ze 100 milionów. Czy jechać z tym, z tą przyczepką? W sumie mógłbym już jechać na te pole. Kotwarnik by mi się przydał. Kurde, nie, to jadę. Jadę z powrotem. Jadę z powrotem na farmę, bo muszę mieć odważnika. Tylko teraz pytanie, czy mi się to przyda. Kurde. Czy lepiej jechać na ciężarówki, nie? Nie, może odstawię sobie tu traktory na farmę, pojadę ciężarówkami. Właśnie. Będziemy, moi drodzy, przygotowywać już się pod kukurydzę. Właściwie nie kukurydzę, sieczkę. Co ja? O, deszcz zaraz będzie padał, nie wierzę. Umyję mi maszyny, yeah. Czyli zaraz można powiedzieć, że jak spadnie deszcz, czyli dupa z tego, tak? Nie będzie w ogóle żadnej pracy. Czy będzie? Pytanie ze 100 milionów punktów. Bo w deszczu nie można robić niektórych rzeczy, nie? Jak kosić, siać chyba. Orać można. Z tego co pamiętam, ale nie jestem na 100% pewny. Że orać chyba można, kultywować chyba można. Chociaż nie, kultywować też niekoniecznie. Ale na razie kultywować nie zamierzam, bo mi nie potrzeba kultywacji. Jak tu? Coś się zmniejszyło, zmniejszyło się coś. Ups, porysował. Porysował traktora mojego drugiego, haliera. Kurde, czemu nie ma lusterek, no. Ej, ale jak będzie deszcz, to trzeba ten... odjechać trochę. Odjechać pojazdami, żeby mył. Chociaż tutaj to ten deszcz przenika przez wszystko, nie? Dobra, niech tu stoją. Jak tu mamy? Tu możemy na pewno ile wrzucić? 40 chyba tysięcy. To jedną kostkę słomy możemy sobie wziąć i przenieść. Jedną belkę słomy sobie możemy na pewno wrzucić tutaj. Pyk, zniknęła elegancko. Trawy też było chyba 50. Trawy 55 tysięcy, czyli tu możemy ile? Dwie na pewno wrzucić. 55 tysięcy było kiszonki, więc też możemy tego rzucić. Czyli już idziemy, dołożymy, a co? Niech się robi. Tylko oczywiście potrzebny będzie maniciak, bo musimy dołożyć trochę kiszonków. O, ciele jest. Ty, ale czy to było te ciele? Było coś, ale czy one były tu cielaki, czy nie? Kurde, nie pamiętam. Znaczy, to jest na pewno dodane po aktualizacji, to jest... Tego jestem na 100% pewny, do upgrade'u tej mapy. Ale czy wcześniej te cielaki stały tak na zewnątrz, to nie jestem przekonany. No nic. Zobaczymy.
Dobra, maniciak idzie w ruch oczywiście. Weźmiemy łychę kiszonki, dosypiemy jeszcze, bo tej kiszonki się trochę nam narobiło. Tylko, że tak jak mówiłem, moja kiszonka, która jest tu, to ona tu zostaje, jej nie ruszam. A mało tego, będę jeszcze pewnie powoli sobie dorabiał do drugiego. Do drugiego tego silosu będę dorabiał sobie. I ta kiszonka zostanie u mnie. Tego na pewno nie będę sprzedawał. Ten drugi silos będzie robiony powoli. Bardzo powoli nawet bym powiedział. A wiecie dlaczego? Dlatego, że nie mam trawy. Znaczy nie, no mam jedną wielką łąkę. Tam było 80 coś, tak? 88, no. Mam wielką, dużą łąkę. Ale nie, stamtąd nie będę ruszał. Tamta łąka to będzie na tylko i wyłącznie trawę i na sieczkę, na trawę i na siano. O, pyk. I ładnie się nam tu zmienia. Do 55 możemy dopakować, ale już nie będę pakował. A tutaj możemy dorzucić jeszcze do 55 dwie kostki. Czyli dwie kostki, tak. Dwie kostki nam wejdą jeszcze. Przy trawie niewiele mam. Ale z drugiej strony mi nie potrzeba dużo. Pyk. Dużo mi nie potrzeba, bo ja mam ją luzem jeszcze, nie? O, pyk, załapało tak daleko. 52, prawie 53, to 2000, to już więcej mi nie wejdzie, dobrze. W sumie mogę tego maniciaka tutaj zostawić, nie będę gdzieś tam nim jeździł, nie? Dobra, to niech sobie tutaj siedzi. I co? Cóż więcej? Moi drodzy, dlaczego będę tam sobie powoli robił tą kiszonkę? No z prostego powodu, bo nie mam za pola żadnego, nie zamierzam siać trawą ani kukurydzą tutaj. Jedynie to, co sobie tutaj obsiałem trawą, czyli to, co będę sobie od czasu do czasu tutaj zbierał, to wszystko będzie lądować tam po prostu na tej drugiej pryzmie i z tego będzie może za jakiś czas się utworzy kolejny silos z sieczką. A trzeba o to zadbać, no bo jeżeli mi się krowy rozmnożą, no to trzeba będzie co? No trzeba będzie mieć wszystko przygotowane, nie? Dobra, Gdzie my jadym? Teraz się zastanawiacie, gdzie my jadym. Jadymy, moi drodzy, teraz na pole numer 4 i 5. Znaczy jadym. No jadę przygotować się przede wszystkim. Bo trzeba podstawić tam już część maszyn. Część maszyn. No na razie dwie maszyny. Sieczkarnie i przyczepki na sieczkę. Najlepszym chyba i najprostszym rozwiązaniem, skoro mam te dwie ciężarówki, mam do tego przyczepki, naczepki, kto jak tam woli, to dlaczego ich nie wykorzystać, nie? Więc będziemy to wykorzystywać na każdy możliwy sposób. Więc tak jak mówię, teraz sobie podstawimy dwie przyczepki. Oczywiście to nie są przyczepki, ja sobie tak mówię tylko przyczepki, żeby nie było, że aj, to nie są przyczepki, to są zestawy, ciężarówka plus naczepa. Wiem dokładnie, ale mi się tak wygodniej mówi, o. Dobra, tu mamy świnioki, niech się tam mnożą. Ładnie, niech się rozmnażają w bardzo szybkim tempie, może trochę wolniej jak króliki, ale niech się rozmnażają. Bo trzeba dobić odpowiednią liczbę, a tu co tu się dzieje? Panowie, tu nie ma ograniczenia prędkości. Ale teraz się zaczyna, bo wjeżdżamy do miasta. Tabliczka.
Tabliczka jest. Most, zwolnij, zwolnij. Chyba go żem przydrapał. Jeszcze tu mnie na pasach haliera wlezie. Nic nie popatrzy. Ani w prawo, ani w lewo, tylko lizie takie to ślepe, a później, że wypadki na drodze. Że piesi potrąceni. Dobra, jadę tu. Trzeba będzie jeszcze sklep odwiedzić. Magiczny. Zakupić odpowiedniego sprzęta. Ale to już chyba nie dzisiaj. Zakupy będziemy robić w kolejnych odcineczkach. Nie, jeszcze korci mnie kupić tutaj, kurde, te pole 13, nie? No tak mnie korci. Dobra, tutaj u sąsiada możemy chwilowo się stanąć. Zobaczymy jeszcze, ile one kosztuje. George, i za ile ty chcesz mi je sprzedać? Za 300 tysięcy prawie, nie? Ale to by ładnie wyglądało. 4, 5 i 13. Przynajmniej tak dotąd, nie? Bo ten kawałek, to nie wiem, co bym tam zrobił. Chociaż może... No, zobaczymy. 4, 5 i 13. Tu mamy dużo. Jeszcze jakbym sobie tu połączył, to bym miał naprawdę jedno wielkie pole. No, ale to zobaczymy, jak to będzie. To nie ta, to ta. To siedzę w niej, to w tej muszę wsiąść. Dobra, jedziemy drugą też. Drugą też podstawimy. Czy jest sens drugie podstawianie? Nie, no jest sens. No. Buddy przyjdzie, to mi pomoże, ogarniemy temat. Trzeba do niego wysłać maila, niech on tam pędzi z tego USA ile sił. Bo czeka, kurde, sieczka do koszenia. Sam skosił wcześniej. Co tam było wcześniej, bo już nie pamiętam. Buraki? Nie wiem, tu... Może być. Nie, buraki były... Buraki były dawno temu. Tam była... pszenica bodajże, albo jęczmień. Sam skosił, sam zaorał, sam skultywatorował. Zresztą on ma wprawę do tego, kurde, żeby do takich wielkich pól, bo przecież u niego na Serenity to są ogromne pola, więc ma wprawę, to tu przyjedzie mi pomoże, ogarniemy temat raz. Szybciutko załadujemy do biogazowni, wszystko wywieziemy i co, ukisimy. Chociaż ten do biogazowni też mam taki magiczny plan, żeby załadować wszystkie silosy do pełna i dopiero jak już będą pełno miały, to dopiero zacząć to kisić, nie? Ale czy mi się to uda? Wątpię. Dlaczego? Bo one mają chyba pojemności 2 miliony? Jakoś tak, że mają bardzo dużą pojemność, a tam chyba są ze 3 silosy, nie? Zresztą możemy się przejechać i zobaczyć. Brr, szalony. Nikt nie jedzie, nikt nie jedzie. Pani nie wyjeżdża, nie wyjeżdża. Dobra. Możemy w sumie się przejechać do biogazowni i zobaczyć konkretnie, ile tam jest. Tu się korki tworzą, nie wiem czego. A jeszcze źle pojechałem. Ja. Dobra. Przejedziemy tędy na... Nie przejedziemy. Koniec drogi. Dobra, trudno. Tu jeszcze nie ma nic posianego, więc można przeciąć na skróty. Nikt nie widział. George nie będzie na pewno zły. Dobra, tu mamy wagę. O, o właśnie. Ile waży pusty? Pusty waży 1000. Tak, 1000, 18 857, nie?
prawie 19 ton. Tu mamy trzy silosy. Jeden, dwa i tu jest trzeci. Chciałbym przynajmniej jeden do pełna zrobić, więc prawdopodobnie zacznę od tego pojedynczego. Kurde, no. Nie wiem, czy wam pokazywałem właśnie. Po update'cie mapy też się zmieniło tutaj, że... Ale chyba pokazywałem, że mamy rampę. Podchodzimy. Pyk. I window do nieba wjeżdżamy. Wtedy jest łatwiejszy dostęp. Tylko ta rampa jest taka dość stroma, bym powiedział, kurde. Będzie ciężko nam tu podjeżdżać. Tak mi się wydaje. Ale dobrze, że tutaj jestem, to ją przetestuję od razu na dzień dobry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Takie, kurde, dość... No, dość strome, bym powiedział. No, pewnie, że to strome, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Ja... Koła w powietrzu. Wiecie, to by mnie się urwało wszystko już, nie? Cały ten zaczep, gdyby to przecież to wylazło, wypadło. Chyba, że to nie jest zrobione pod ciężarówki, a jest po prostu zrobione pod traktora jakiegoś, nie? Żeby miał lepiej. W sumie, kurde, dobry sposób, żeby to sprawdzić i przetestować, czy to faktycznie tak jest, nie? Tu se odstawimy. Jakby to miało miejsce z samym ciągnikiem. No to też w powietrzu. No w sumie sam ciągnik to by miał o wiele lepiej do robienia. Chyba, że to też jest na jeszcze inszej zasadzie, nie? Też ją przetestujemy. Zasada mianowicie będzie... Taka, że po prostu wyjdziemy, obniżymy, podjedziemy, pyk, podjedziemy. I dopiero podniesiemy, nie? Czy to będzie miało jakiś sens? No tak niespecjalnie. Tak niespecjalnie, czyli tak można by powiedzieć, że to chyba nie o to tutaj chodziło w tym wszystkim. No ale dobra, jest jak jest. Nie trzeba psuć. Jak to mówię, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, więc dobra, nie będę wnikał. Przetestowane, sprawdzone, zobaczyłem, jak to wygląda i reszta nie powinna mnie interesować, aby jeszcze tylko działało poprawnie, nie? No dobra, czekajcie, jak my się tam podstawiliśmy, to może drugą ciężarówkę byśmy zostawili gdzieś tu. Czy dwie mi będą potrzebne tam? Chyba nie. Tu jest, o, tu jest takie ładne miejsce. U George'a. Tak, George też ma łąkę. Nie, Steven. O kurde, myślałem, że to też George'a. Że George Bamber, kurde, ma... Kurde, monopol na wszystkie pola. A tu jednak nie, dobra. Tą ciężaróweczkę sobie zostawimy, moi drodzy, tutaj. O, przygotowane. Tu jest elegancko przygotowane, będzie, wyłączamy silniki. No i cóż więcej, czekamy na co czekamy, moi drodzy. Kończymy tutaj, w tym momencie będziemy kończyć ten odcinek, ze względu na to, że ja poczekam tutaj na Badiego, więc trzeba do niego szybko zadzwonić, maila napisać, żeby przyjeżdżał. No i w następnym odcineczku prawdopodobnie zobaczycie już naszą współpracę, czyli jak będziemy razem kosić tutaj to wszystko. Znaczy kosić. No kosić i przerabiać na sieczkę, tak? Bo jest gotowe do zbioru. Tu jest gotowe do zbioru elegancko. Tutaj nam słoneczniki też będą ładnie
dorosły. Tak, słoneczniki. Tutaj mam następne właśnie słoneczniki. A cenowo jak wyglądają słoneczniki? Całkiem dobrze nawet. 1600. Larger House. Gdzie jest Larger House? Larger House jest tu. Tu, do jakiś... A, to jest obok sklepu. Dobra, to już wiem. No. Tak więc, moi drodzy, oczywiście co? Życzę wam miłego weekendu. Sekcja komentarzy również do was należy. Napiszcie parę słów od siebie, jeżeli macie jakieś pomysły. No i tyle. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, cześć.